Państwo, otwieram 47. sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam na naszym dzisiejszym gromadzeniu szczególnych gości. Witam przedstawicieli służb policji, przedstawicieli służb ratowniczo-gaśniczych, witam dyrektorów podległych jednostek, witam panią skarbnik, panią sekretarz, witam serdecznie pracowników urzędu, a przede wszystkim witam radne i radne Rady Miejskiej. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest obecnych 11 radnych, czyli mamy kworum, jesteśmy władni do podejmowania uchwał i innych decyzji. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, to jest numer 46 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017. I przepraszam, serdecznie witam panią przewodniczącą. Ma jesteś? Punkt 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego. Punkt 7. Podjęcie uchwał. Punkt A. W sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa. W sprawie podziału gminy miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa. W sprawie podziału gminy miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz sieci powodowych komisji wyborczych, zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Chojnów. W sprawie przyjęcia miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020, zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Chojnowa na rok 2018, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa, w sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na rok 2018, w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do rejestru należności publicznych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest gmina miejska Chojnów, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. Punkt 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Punkt 12. Sprawy różne. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Tak się przedstawia porządek obrad. Bardzo proszę, jeśli ktoś z radnych chciałby się odnieść do porządku obrad. Jeśli nie, dziękuję bardzo. Przystępujemy do jego realizacji. Jeszcze przeproszę w imieniu burmistrza za jego nieobecność. Źle się czuje, jest chory i nie będzie na dzisiejszej sesji. Realizujemy porządek obrad, to jest punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, to jest numer 46/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Protokół jest wyłożony w Biurze Rady. Kto chciał z radnych, na pewno się z nim zapoznał. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem tegoż protokołu, proszę o wyrażenie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Różnie nie widzę, stwierdzam, że protokół został przyjęty jednomyślnie. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie tego sprawozdania. sprawozdanie nr 1 przez 2018 z pracy publicznej miasta Głogowa w okresie od 13 grudnia 2017 roku do 26 marca bieżącego roku, złożony na sesji w dniu 27 marca. Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego między innymi odebrano pracę związane z modernizacją pokrycia dachu budynku gimnazjum nr 1. Zakończono remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim. Inwestycja została odebrana od wykonawcy. W trybie negocjacji z ogłoszeniem wybrano wykonawcę na budowę wkładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ulicy Matejki z wykonawcą, z którym zawarto umowę o robocie budowlanej. Wykonawca zakończył warsztatowe przygotowanie wkładki, czyli to, co było możliwe do wykonania na warsztacie. Zakończono budowę oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania pod nazwą Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego. Inwestycja została odebrana od wykonawcy przy udziale przedstawicieli konserwatora zabytków. Zakończono i odebrano pracę przy budowie oświetlenia drogowego w ulicy Słowiańskiej. Zakończono i odebrano pracę przy budowie oświetlenia drogowego w ulicy Drzyma i Chopina. Rozstrzygnięto drugi przetarg na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika przy ulicy Kraszewskiego. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane, przekazano teren budowy. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont dachu budynku obsługi cmentarza komunalnego, grobowca rodziny Kospiści, Urzędu Miejskiego. Z wybranym wykonawcą zawarto umowy na wykonanie robót. Wykonawca rozpoczął już robotę. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę na pieszych chodnikach ulicy Paderewskiego, lewa strona, część piesza zamówienia. Modernizację nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ulicy Wyspiańskiego oraz przebudową odcinka jezdni przy torach. To jest część zamówienia. Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach Wito, Samińskiej, Wicza Bohaterów, Getty Warszawskiego i Małakowskiego, część trzecia zamówienia oraz budowę nawierzchni ulicy Sąskiego w Kłajdowie, część czwarta. W części pierwszej, drugiej i czwartej wybrano najkorzystniejsze oferty. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane. Część trzecią zamówienia unieważniono z powodu braku ofert. Zakończono i odebrano roboty związane z wymianą stolarki okiennej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W pierwszym etapie wymieniono okna na parterze i w pierwszym piętrze budynku. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach Wito, Samickiej, Wicza Bohaterów, Getty Warszawskiego i Małakowskiego, część pierwsza zamówienia, oraz budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnosławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Rejmonta i Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Rejmonta i ulicy Ogrodowej, to będzie etap pierwszy, a zamówienia część druga. W części pierwszej zamówienia wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę o roboty budowlane, przekazano teren budowy. Część drugą zamówienia unieważniono z powodu braku ofert. Wyłoniono wykonawcę wymiany okien na drugim piętrze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zawarto umowę o roboty budowlane. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Kłajdowie. Przekazano teren budowy. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na część czwartą zamówienia. Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w terminie do 30 listopada. Część pierwsza, druga i trzecia zamówienia unieważniono z powodu cen ofert znacznie przekraczających kwoty przeznaczone w budżecie miasta. Ogłoszono ponowny przetarg na część pierwszą, drugą i trzecią. W dniu 21 marca przeprowadzono otwarty złożonych ofert. Obecnie trwa procedura przetargowa. Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Rejmonta i Ogrodowej oraz Rejmonta wraz z oświetleniem etapu. W terminie podanym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta. Trwa rozpatrywanie ofert złożonych przetargu na oświetlenie drogowe ulicy Legnickiej na odcinku od ulicy Reja do ulicy Żerowskiego. Unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę kuchni wraz ze stołówką w szkole podstawowej nr 4. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, znacznie przewyższająca cenę kosztorysu inwestorskiego. Zostanie ogłoszony ponowny przetarg. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Niemcewicza wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wymianą nawierzchni chodnika przy ulicy Bolesławieckiej. Rozpatrzono 17 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w Wszystkie wnioski społeczna komisja mieszkaniowa zaopiniowała negatywnie i w związku z niespełnieniem warunków przewidzianych do przedziału lokalu mieszkalnego. Zakupiono 40 koszy ulicznych oraz zamówiono 12 pojemników do zbiórki selektywnej. Przedłużono wygasające umowy najmu na okres 1 roku na lokale socjalne, 9 lokali mieszkalnych komunalnych, 3 lokale, przydzielono 4 lokale mieszkalne komunalne. Zakupiono 145 tonów szyropa żartowego przeznaczonego do utwardzenia dróg gruntowych na terenie miasta. Wykonano równanie dróg gruntowych ulicy Wrzosowej, Leśnej i Fabrycznej. Wykonano równanie utwardzenie kruszywem bazaltowym terenu podwórka przy ulicy Komuny Warskiej. Prowadzone są prace przy bieżącym uzupełnianiu ubytków po zimie na wierzchni jezdni masą asfaltową na zimno. Prowadzone są także prace przy wymianie znaków drogowych, pionowych, zniszczonych lub nieczytelnych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ulicy Słowiańskiej i Władysława Andersa. Zamontowano 2 lustra drogowe na ulicy Małachowskiego i ulicy Wyspiańskiej. Teraz z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntowej i Ochrony Środowiska m.in. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat na łączną kwotę 214 310,76 groszy. Garaż na rzecz dotychczasowego najemcy przy ulicy Drzymałej za kwotę 14 500 zł. Działko o powierzchni 44 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Legnickiej za kwotę 6027 zł. Na rzecz osoby adaptującej część nieruchomości wspólnych z rynku w budynku położonym przy ulicy Rynek 23 to był udział przypadający gminy miejskiej Choń w częściach wspólnych budynków oraz oddano w użytkowanie wieczyste ułamkową część gruntu na łączną kwotę 1722,06 zł. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy przy ulicy Samorządowej na kwotę 38 380 zł. 3 działki pod budową garaży przy ulicy Parkowej na łączną kwotę 19 110 zł. Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 16 działek pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Miłej, Pogodnej i Radosnej, zakończony wyłonieniem nabywcy działki przy ulicy Pogodnej za cenę 50 450 zł. Lokalu mieszkalnego przy ulicy Witosa 10/7, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 123 206,13 zł. Oraz 9 działów pod budowę garaży przy ulicy Parkowej i 10 działów przy ulicy Zielonej, na razie zakończone wynikiem negatywnym. Nieruchomości objętej granicami podstrefy Choinów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy ulicy Kraszewskiego. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Bielackiej o powierzchni 930 m2 przeznaczonej pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 94 400 zł brutto, a zbywanej na rzecz osób fizycznych. Wydano 10 wypisów i wyrysów oraz 12 zaświadczeń od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano 6 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu, bonifikaty, zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku oraz 2 zaświadczenia o położeniu nieruchomości. Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ulicy Królowej Jadwigi pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano 6 decyzji zezwalających na usunięcie 3. Przy ulicy Okrzej dla firmy Ekokolor spółka cywilna dotycząca marmowego drzewa gatunku lipa. Przy ulicy Okrzej dla firmy A Omega to też dotyczy drzewa gatunku lipa. Przy ulicy Kielskiego, Sikorskiego dla spółdzielni mieszkaniowej w Pionowie dotyczące zagrażających drzew gatunku grochogrzew i kasztanowiec. I przy ulicy Wincentego Witosa dla powiatowego zespołu szkół w Pionowie dotyczy zagrażającego drzewa gatunku świer. Przy ulicy Generała Stanisława Maszka dla spółdzielni mieszkaniowej w Pionowie dotyczyło to usychającego drzewa gatunku wierzba. zakupiono i zamontowano na budynku domu Szrama czujnik monitorujący jakość powietrza na terenie miasta. Wyniki dostępne są na stronie internetowej miasta i aplikacji na urządzeniach mobilnych. Z zakresu udziału spraw obywatelskich, m.in. dodatki mieszkaniowe, przyjęte rozpatrzono 95 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Za miesiąc styczeń, luty i marzec wypłacono dodatki na kwotę 78 984 zł 47 groszy. Dodatki energetyczne. Przyjęte rozpatrzono 65 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wypłacono za te miesiące dodatki na kwotę 5192 zł 96 groszy. Świadczenia wychowawcze 500+. Przyjęto i rozpatrzono 45 wniosków. Łącznie za miesiące grudzień, styczeń i luty wypłacono świadczenia na kwotę 1 569 610 zł i 30 groszy. Wydano 189 dowodów osobistych. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego przyjęto 492 wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego. Sporządzono 165 przypisków, 79 zmianek przy aktach stanu cywilnego. Sporządzono 7 aktów urodzenia, 12 aktów małżeństwa i 45 aktów zgonów. Przeprowadzono 366 migracji aktów do aplikacji źródło. Sprostowano i uzupełniono 16 aktów stanu cywilnego. Wpisano 8 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do Polskiego Rejestru w drodze transkrypcji. Usunięto 271 niezgodności w rejestrze PESEL. Sporządzono 16 zapewnień do zawarcia związku małżeństwa, 4 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i 18 decyzji i protokołów w sprawie zmiany nazwiska. Z zakresu Wydziału Organizacyjnego Oświaty i Zdrowia m.in. zarządzenia dotyczyły powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wybranych w ramach zadania Rady Wojska Wielopozytywnego przy Stadionie Miejskim w Hojnowie, określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Hojnowa w roku 2018. Głosowania na projekty dotyczące budżetu obywatelskiego miasta Hojnowa na bieżący rok, zmian w budżecie miasta Hojnowa na rok 2018, powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą budowa oświetlenia drogowego w ulicy Słowiańskiej z podłączeniem z ulicą Okrzej. Powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Hojnowa w 2018 roku. Planu finansowego Fondu Doskonalenia na rok 2018, przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami podległych działań 475, 224,8, 224,4 i 224,3 położonych przy ulicy Tulipanowej w obrębie 4 miasta Hojnowa i ustanowienia spójności gruntowej oraz ogłoszenia wykazu. Ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hojnów. Wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanego nieruchomości oznaczonych numerami produkcyjnymi działek 475, 224 i 224 położonych przy ulicy Tulipanowej w obrębie 4 miasta. Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze sprzedażowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Chrobrego 6, Spacerowej 4, Legnickiej 14,8, ulicy Kościuszki 21, Mickiewicza 13 i Placu Konstytucji 3 maja 2 na rzecz najęcia oraz ogłoszenia wykazu. Przeznaczenia do oddania użytkowania wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane oznaczonej numerem działki 296 w obrębie 6 miasta Hojnowa ustanawiającej własność Gminy Miejskiej Hojnów oraz ogłoszenia jej wykazu. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chorzowa, a także zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym warsztatu terapii zajęciowej Chorzowej, powołania komisji do przeprowadzenia odbioru budowy oświetlenia drogowego ulicy Drzewa Chopina z połączeniem z ulicą Kościuszki Chorzowej, powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 21 lutego dla postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki prawa zamówień publicznych na świadczenie usług serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego własność Taurus Dystrybucja S.A. Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko do spraw podatku i kontroli podatkowej oraz stanowisko do spraw budżetu i podatku w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Chorowie. Przeznaczenia do oddania dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości złożonej w Chorowie przy ulicy Grunwaldzkiej do części działki nr 271/5. Określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych, jednostek i zakładów budżetowych gminy miejskiej Chornów. I ostatnie przeznaczenia do oddania w użytkowaniu wieczystej drogi bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 296 położonej w obrębie 6 stanowiącej własność gminy miejskiej. No, dziękuję. Radnych ma jakieś pytanie z zakresu złożonego sprawozdania. Pani sekretarz ma dzisiaj wszelkie upoważnienia, aby burmistrz będzie odpowiadał. Bardzo proszę. Punkt 4. Sprawozdanie z działalności społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, Majestecie, do złożenia sprawozdania. Przedziałem lokalu komunalnego, to jest mieszkalnego, socjalnego, zamiennego lub do remontu we własnym zakresie. Aktualnie zespół roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania, pracuje w składzie 4-osobowym. Maria Steć, Marek Chodnicki, Jan Liczner i Eugenia Żulakiewicz. W roku 2017 Komisja odbyła 15 protokołowanych spotkań w Urzędzie Miejskim, na których umówiono 446 spraw mieszkaniowych dotyczących m.in. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, przydziału lokalu socjalnego, przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego, lokalu komunalnego po śmierci najemcy lub wyprowadzenia się najemcy, przydziału pomieszczeń tymczasowych i przydziału lokalu do remontu we własnym zakresie. W roku 2017 rozpatrzono, jak już mówiłam, 446 spraw protokołowanych w spotkaniach w Urzędzie Miejskim. Średnio na jednym spotkaniu omawiano około 30 spraw mieszkaniowych. Ilość spraw kształtowała się w granicach od 15 do 70. W miesiącu styczniu liczba ta wyniosła 54, bo sporządzano listę przydziału lokali na rok 2017. W listopadzie rozpatrzono 57 spraw, bo opracowano listę lokali na rok 2018. W terenie sprawdzono 154 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych. Przeprowadzono weryfikację listy przydziału lokali komunalnych opracowanych na rok 2018. Sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych, socjalnych do remontu we własnym zakresie i przydziału lokali w związku z remontem lub wydłużeniem budynku przy ulicy Lewnickiej 41 AB na rok 2018. których w pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listy 2017 w ilości 24 rodzin. Osób spełniających nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego. Lista z roku 2017 wynosiła 57 rodzin osób. Na rok 2018 zaplanowano 50 mieszkań, z tego 19 lokali zamiennych, 14 mieszkalnych, 6 socjalnych, 1 lokal do remontu we własnym zakresie. W roku 2017 przydzielono łącznie 10 lokali mieszkalnych, 12 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 101 lokali socjalnych, dotyczy przydziału lokali socjalnych oraz przedłużeń umów najmu lokali, 8 lokali po śmierci najemcy, 4 lokale po wyprowadzeniu się najemcy, 6 pomieszczeń tymczasowych w lokalach wspólnych, 3 lokale na czas remontu mieszkania dotychczasowego, z którego ze względu na stan techniczny lokalu należało przesiedlić lokatora. Przeprowadzono 2 zamiany międzylokatorskie. Pomieszczenia tymczasowe są przydzielane osobom, które sąd nie zapewnia lokalu socjalnego. Czas umowy to od 3 do 6 miesięcy. Miasto posiada lokale tymczasowe. W budynku przy ulicy Rejtana 4/1 są to mieszkania wspólne. Jednorazowo może tam zamieszkać 8 osób, aktualnie mieszka 6. W budynku przy ulicy Legnickiej 40A są to też mieszkania wspólne. Jednorazowo może mieszkać 3 osoby, aktualnie mieszkają 2. Potrzeby mieszkaniowe miasta według oceny komisji wynoszą około 40 mieszkań, w tym 10 lokali na realizację wyroków sądowych, 14 na realizację listy w zakresie przydziału lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych dla osób, rodzin zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, 1 lokal do remontu własnego. W związku z planowanym remontem budynku przy ulicy Legnickiej 41AB należy dodatkowo zarezerwować 9 lokali zamiennych. Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludności są w bardzo złym stanie technicznym. Najczęściej są to mieszkania do remontu. Remonty wykonuje Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej lub częściowo zainteresowanie najemcy w ramach porozumienia z Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Spotkania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim należy zaplanować i organizować minimum 1 raz w miesiącu. Analogicznie do roku 2017, w roku 2018 w sprawach bieżących i pilnych Komisja Społeczna będzie się również spotykać poza planem. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Może ktoś zadać jakieś pytanie do Pani Przewodniczącej? Bardzo proszę. Nie ma, dziękuję. Pani Mario. Ze względu na to, że się kończy kadencja radnych, chciałam podziękować bardzo za współpracę, jaką do tej pory udaną. I życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jakiś problem techniczny? przedstawić sprawozdanie z stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wojnowa za rok 2017. Jeśli się chodzi o rok 2017, to na terenie miasta Wojnowa odnotowaliśmy 220 przestępstw, z czego 88 przestępstw to są przestępstwa z tzw. 7 podstawowych kategorii najbardziej uczynliwych dla społeczeństwa, to są rozboje, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże mienia, kradzieże pojazdu, kradzieże złamania oraz niszczenia mienia. 132 przestępstwa w kategoriach przestępstw kryminalnych, to jest o 19 przestępstw więcej niż w roku poprzednim oraz o 7 przestępstw mniej, jeśli chodzi o kategorie tzw. społecznie uciążliwych. Jeśli chodzi o ogólną dynamikę przestępczości na terenie miasta Wojnowa, odnotowaliśmy, tak jak powiedziałem, 220 przestępstw, to wskazało nam dynamikę na poziomie 106%. W kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych, tzw. 7 podstawowych kategorii, odnotowaliśmy spadek, to są 93% dynamika. W rozbiciu, jeśli chodzi o poszczególne przestępstwa, możemy cofnąć tutaj jeszcze? Tak, mogę już. Pozwolą Państwu, że z tej strony przedstawię. Tutaj mamy 7 podstawowych kategorii przestępstw na terenie miasta Wojnowa, jak też mówiliśmy w 2017 roku. Pierwsze rozwoje, 7 takich rozwoju na terenie miasta. Wszystkie te rozwoje zostały wykryte przez funkcjonariuszy reprezentacji kryminalnego oraz rewier dzielnicowy, który się przyczynił do tego, bo informacje spłynęły i różne sprawcy. Jeden sprawca dokonał 4 takich zdarzeń na terenie Wojnowa przy użyciu przedmiotów, przy przypomnieniu tego broń. Bójki i pobicia, tak Państwu mówią, 1-3, kradzieże 29-33, kradzieże pojazdów 10-4, kradzież złamania 43-26, uszkodzenia ciała 2-1, zniszczenia mienia 9-14, ogółem 97-88, jeśli chodzi o tutaj mamy pokazane to przestępstwo w porównaniu 2016-2017. Kradzieże złamania wieku, gdzie mamy wzrost tych zdarzeń, a pozostałe, jeśli chodzi o kradzież bezów, widać, że są tendencja spadkowa. Tu mamy przedstawione na tym slajdzie w rozbiciu na miasto i gminy, że tak powiem, sektorialnie strukturę tych przestępstw, ile pracy przypada, że tak powiem, w danym terenie. Miasto Chojnów 220 zdarzeń odnotowaliśmy, gmina Chojnów 205 oraz gminy, które też jest obsługiwane przez Komisariat Policji Kryminalnej, Państwo wiedzą, 123 takie zdarzenia wymagające z naszej strony interwencji. Tu mamy pokazany slajd przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach. Rozliczmy na miasto i gminę, jakie obsługujemy, 88 samo miasto, gmina Chojnów 87 oraz gminy 45. Tutaj jednocześnie zwróć uwagę na ilość mieszkańców. Gmina Chojnów około 9 000 mieszkańców, miasto Chojnów 15–14 000 mieszkańców, do 15, tak? Gmina Miłkowica już około 6 000 mieszkańców, także widać, że patrząc z przyczyny na mieszkańców, to miasto jest bezpieczne. Można widać, że komisja ilość jest naprawdę nieduża zdarzeń o podłożu. Efekty wykrywcze. Przestępstwa stwierdzone 298, takich przestępstw wykryte 218, co daje 73%. Przestępstwa stwierdzone wykrywane w 7 podstawowych kategoriach. Stwierdzone 110 przestępstw, wykryte 49, co daje skali około 45% wykrywalności. Tutaj mamy przestępstwa narkotykowe, 32 takie przypadki ujawnienia narkotyków. W tym również są 3 przypadki handlu, w sprawach zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. To są przypadki, które odnotowano na terenie miasta Wojnowa. Ważniejsze realizacje, tak jak tutaj powiedziałem, wyników działań operacyjnych w styczniu zeszłego roku ustalono sprawcę i zatrzymano go, a następnie sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w zakresie handlu narkotykami. Byli to mieszkańcy gminy Chojnów, ale, że tak powiem, zatrzymanie miało miejsce na terenie Chojnowa, gdyż przestępcy się przemieszczają i, że tak powiem, czynności przestępcze wykonują również poza miejscem zamieszkania. Z tej części działań operacyjnych, procesowych ustalono, że zatrzymano sprawcę 5 kradzieży i włamań na terenie miasta Chojnowa i gminy Chojnowa. W maju w wyniku zakrojonej tutaj na szeroką skalę działań operacyjnych, procesowych ustalonych zatrzymano sprawcę rozborów dokonywanych na terenie miasta Chojnowa oraz sklepów, jednych z sieci sklepów. Tutaj sprawca posługiwał się przedmiotem przypominającym broń. 5 minut przed zamknięciem sklepu, godzina 23, wchodził do sklepu i, że tak powiem, żądał wydania gotówki. Sprawca zatrzymany na terenie Chojnowa. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Jest mieszkańcem gminy Chojnowa. Październik tu dzięki działaniom operacyjnych procesowych ustalonych zatrzymano sprawcę 5 włamań na terenie Chojnowa i gminy Chojnowa. Listopad z innych działań operacyjnych procesowych ustalonych zatrzymano 2 sprawców, 4 kradzieży i włamań na terenie Chojnowa i gminy Chojnowa. Ludzie w wyniku działań operacyjnych ustalono i rozliczono sprawcę 1 kradzieży z włamaniem na terenie miasta Chojnowa i to była tak zwana kradzież mieszkaniowa. Środki zapobiegawcze stosowano przez funkcjonariuszy w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w PDOZ-ach w KMP Legnica osadzono w 2017 roku 115 osób z terenu Chojnowa. Z tych 19 osób, które były doprowadzone do wytrzeźwienia oraz w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy osadzono 120 osób nietrzeźwych z terenu miasta Chojnowa. Na tą liczbę to są interwencje, które były przeprowadzane na terenie miasta Chojnowa, ale również one dotyczą mieszkańców gmin ościennych, którzy akurat przebywali na terenie Chojnowa i dopuścili się różnego rodzaju wykroczeń czy przestępstw. Wobec zatrzymanych zastosowano 12 dozorów policyjnych oraz 7 aresztów jako środka izolacyjnego. Służba patrolowa na terenie Chojnowa obecnie jest realizowana przez ogniwo prewencji oraz rewir dzielnicowych, który, że tak powiem, jest strukturem naszego komisariatu. W 2017 roku funkcjonariusze komisariatu Policji Chojnowej wykonali 2600 służb patrolowych. Średnio dobowo daje to wskaźnik 11 policjantów na dobę, którzy pełnią służbę czysto patrolową na terenie podległym komisariatowi Policji Chojnowej. Do tego należy również doliczyć funkcjonariuszy ruchu drogowego, głównie trzecie ogniwo, które ma swoją siedzibę na terenie komisariatu Chojnowa i obsługuje nasz tutaj teren i podejmuje interwencje w zakresie, jakie są potrzeby. Zatrzymano na gorącym uczynku 86 osób, przeprowadzono ponad 2297 interwencji, wyeliminowano 12 tysięcy osób, zatrzymano 50 osób poszukiwanych różnego rodzaju nakazami prokuratorskimi, sądowymi poszukiwanych oraz 3 osoby poszukiwane listem gończym. Osadzono 115 osób w Policyjnej Izbie Zatrzymań, osadzono 19 oraz 19 osób do wytrzeźwienia. To był okres, kiedy miasto Chojnów nie miało podpisane i była podpisana umowa w zakresie obsługi miejskiej wytrzeźwień na dany teren. Osadzono w Miejskiej Izbie Zatrzymań 121 osób. Tutaj powtórzę się w tym zakresie, ale powiem Państwu, że jest to dla nas bardzo ile policjantów wykonujących czynności duże udogodnienie dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień z uwagi na sposób przeprowadzania tych czynności i łatwość i szybkość ich wykonania. Dzięki podpisaniu tej umowy z Miejską o usługi Miejskiej Izby Wytrzeźwień policjanci mogą więcej wykonywać czynności w zakresie patroli na terenie miasta, bo osadzenie osoby nietrzeźwej w Policyjnej Izbie Zatrzymań wymaga przeprowadzenia badań lekarskich, które, że tak powiem, wykonywane są w szpitalu wojewódzkim w naszym Legnicy, jak również w szpitalu Złotowej. I, że tak powiem, czas poświęcony na osadzenie i zatrzymanie takiej osoby jest znacznie dłuższy i, że tak powiem, ten patrol jest niestety poświęca się tym czynnościom. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Chojnowa. Ilość zdarzeń, jeśli chodzi o ilość zdarzeń, odnotowaliśmy 105 zdarzeń dotyczących ruchu drogowego na terenie miasta, z czego 100 zdarzeń nie mamy żadnych ofiar zabitych i jedynie mamy 7 osób rannych. Także oby tak dalej, że powiem, tutaj współpraca z Urzędem Miasta, z pracownikami w zakresie infrastruktury oraz eliminowania tych różnego rodzaju zagrożeń i przynosi dobry efekt. Zatrzymania w ruchu drogowym mamy nie trzeźwych kierujących po użyciu alkoholu i po użyciu środków odurzających. Jak widać w 2017 roku 18 osób zatrzymanych w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu 5 i po użyciu środków odurzających 2 takie przypadki na terenie miasta. Krajowa mapa zagrożeń. Krajowa mapa zagrożeń jest to takie narzędzie nowe, które wykorzystujemy w swojej pracy, że tak powiem, przydzielone nam przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym się posługujemy w codziennej służbie i do komunikacji ze społeczeństwem. Każdy z mieszkańców ma możliwość, że tak powiem, nie wchodząc z domu, powiadomienia nas czy policji o jakichś tam nieprawidłowościach w swoim rejonie miejsca zamieszkania i, że tak powiem, zainicjowania tych działań podejmowanych przez organy policji w celu wyeliminowania danego zagrożenia. To dotyczy nieprawidłowości w zakresie ruchu drogowego, oznakowanie, przekraczanie prędkości, parkowanie w miejscach niedozwolonych. Każde takie zgłoszenie jest przez nas weryfikowane i sprawdzane, czy, że tak powiem, potwierdzone bądź niepotwierdzone. Jest to dosyć fajne narzędzie, które, że tak powiem, służy do komunikacji ze społeczeństwem. Miasto Chojnów, jeśli chodzi o krajową mapę zagrożeń, odnotowaliśmy 97 takich zgłoszeń od mieszkańców Chojnowa. Tutaj mamy poszczególne kategorie, które, że tak powiem, mieszkańcy nam zaznaczali. Przekraczanie dozwolonej prędkości, 7 takich przypadków. Dotyczy to tego, co sprawdzałem, głównie ciągów komunikacyjnych ulica Paderewskiego, Kilińskiego oraz droga 94 w rejonie cmentarza. Tutaj mamy niewłaściwa infrastruktura drogowa, niewłaściwe parkowanie, zła organizacja ruchu drogowego, w przypadku spożywania alkoholu, to oczywiście głównie parki miejskie na terenie miasta, używanie środków odurzających, też zgłaszane przez mieszkańców 5 takich przypadków, z czego 1 został potwierdzony, zwłaszcza zatrzymany. Aktywizmu, żebractwo, wypalanie traw. Część z tych zdarzeń niepotwierdzonych to są też różnego rodzaju żarty ze strony często zgłaszających wypalanie traw w okresie zimowym, że tak powiem, wszystko, nie wiem, ale ktoś tam nam kilka, że mamy miejsce, że wypalenie traw. Bezpieczeństwo masowych, jeśli chodzi o imprezy masowe, to na terenie miasta odnotowaliśmy jedną taką imprezę w 2017 roku, były to coroczne Dni Chojnowa, zabezpieczane przez funkcjonariuszy komisariatu policji w naszym Chojnowie, ale należy pod uwagę, że nasi policjanci są kierowani do zabezpieczenia imprez masowych odbywających się na terenie powiatu, głównie to Legnica, są to mecze, manifestacje lub różnego innego rodzaju uroczystości, jak to jest to na świąteczne akty świątecznej pomocy. Ponadto zabezpieczamy również różnego rodzaju przemarsze, w przypadku święta Trzech Króli, zlot pojazdów zabytkowych, aukcje staroci i tego typu przedsięwzięcia organizowane na terenie naszego miasta oraz powiatu legnickiego. Interwencja kryminalna, tutaj głównym pionem wykonujących te czynności to rewier dzielnicowych, 7 funkcjonariuszy, którzy, że tak powiem, na co dzień w celu wyeliminowania różnego rodzaju zagrożeń przeprowadza spotkania w szkołach, przedszkolach, świetlicach, jak i również różnego rodzaju stowarzyszenia, które zrzeszają również osoby starsze, które często są ofiarami przestępstw na tak zwaną metodę na wnuczka, na policjanta, metodami stosowanymi obecnie przez oszustów czy na pracownika służb szpiegowskich. Policjanci starają się dotrzeć do tych osób, że tak powiem, potencjalnych pokrzywdzonych, aby uczuli przestrzec i wskazać sposób zachowania celem wyeliminowania tego typu zdarzeń kryminalnych. W 2017 roku rewier dzielnicowych funkcjonariuszy zorganizowali na terenie Kojnowa tak zwany dzień otwarty, w którym uczestniczyło około 150 osób, tutaj głównie dzieci ze szkół i młodzieży, oraz była zorganizowana zbiórka krwi, w której zadano 11 litrów krwi przez PCK Legnica. Dzień otwartych drzwi cieszyło się dosyć dużym zainteresowaniem. W tym roku planujemy tą akcję też powtórzyć i mam nadzieję, że też będzie się cieszyła takim samym większym zainteresowaniem. Ponadto, jeśli chodzi o akcję kryminalną, policjanci biorą udział w różnego rodzaju najważniejszych działaniach policyjnych organizowanych w ramach działań Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej oraz działań organizowanych przez Komendę Miejską oraz funkcjonariuszy komisariatu. Bezpieczne wakacje, ferie zimowe, zima bezdomni. Tutaj bardzo ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kierowcy tutaj policjanci, że tak powiem, często biorą udział w różnego rodzaju lustrowaniu miejsc, osób bezradnych, które, że tak powiem, należy pomóc w jakiś tam sposób w okresie tym trudnym zimowym. Ponadto tutaj widać dużo działań jest ukierunkowanych na współpracę ze szkołami i z przedszkolami w zakresie edukacji. Ponadto część tutaj, trzecie ogniwo Wydziału Ruchu Drogowego na terenie, na naszym terenie, organizuje tutaj praktycznie każdego dnia różnego rodzaju działania nakierowane na eliminację nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego. Prędkość, pieszy, odblaski, pasu, wóz, trak. Działania się poprzez funkcjonariuszy ruchu drogowego biorą również funkcjonariusz, udział funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tyle z mojej strony z tej krótkiej prezentacji. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Ponadto chciałbym tutaj jeszcze też wskazać, że dosyć aktywnie współpracujemy z Urzędem Miasta w zakresie zabezpieczenia tych wszystkich imprez, jakie mają miejsce na terenie miasta Żubnowa. Jesteśmy w codziennym i bieżącym kontakcie tutaj z pracownikami regionów urzędu i zgodnie z potrzebami staramy się interweniować i egzekwować odpowiednie zachowania. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, że radny chciałby może coś dopytać. Proszę bardzo. Jeśli nie ma, nie, dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za współpracę. Wiem ze strony burmistrza, że ta współpraca jest taka owocna i nie ma żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Teraz bym prosił pana Mieczysława Sokoła z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Legnica 3, posiada też moduł gaszenia pożarów lasów. To jest taki moduł międzynarodowy, czyli jesteśmy przygotowani samochodami do praktycznie natychmiastowego wyjazdu za granicę. Do pożarów specjalni strażacy to tworzą, mają odpowiednie dokumenty przygotowane, specjalne przygotowane samochody. Możemy dojechać praktycznie na sygnał do 3 tygodni do pożarów za granicę. Codziennie w Olinowie dyżuruje od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia, czyli cały rok, 6 strażaków. Minimalna obsada osobowa do 6 strażaków, w tym 2 kierowców, też minimalnie 2 kierowców. Interwencje. I tutaj mam taką skalę porównawczą do miasta Olinowa, do gminy Olinów, do miasta Legnicy. Wiadomo, te największe aglomeracje tworzą najwięcej powiedzmy, problemów, czyli najwięcej zdarzeń, które w ogóle ochrona przeciwpożarowa musi likwidować. I tak jak widać, mniej więcej gmina Olinów, chociaż mniejsza populacja ludzi, ale tych zdarzeń więcej, to też jest związane z powierzchnią gminy. Kwalifikacje tych zdarzeń. Tutaj w tabeli pokazuję Państwu porównanie roku 16 do 17 na terenie miasta Olinów i taką pożary 60 do 78, czyli zbliżona ilość. Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, też 107 do 125, też ta ilość się nie zmienia. Mieliśmy w zeszłym roku 2501 zdarzeń w całym powiecie, zresztą o tym będę mówił troszeczkę później, jak to się kształtowało na całym powiecie. Mamy tutaj pokazane w tych pierwszych kolumnach pożary od tych najważniejszych, pożary budynków mieszkalnych z 14 w 16 roku do 22 w 17 i śmietniki, trawy, te mniej poważne pożary, ale jednak zajmujące ta największa ilość tych zdarzeń, gdzie no, też przede wszystkim chodzi tutaj o koszty działań ratowniczych. Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, wyszczególniamy tutaj ten temat, który kładziemy jako Państwowa Straż Pożarna bardzo duży nacisk na edukację społeczną, na zachowania ludzi, bo najważniejsze dwie rzeczy są tutaj krajowe. To jest zachowania ludzkie, czyli zamykanie okien szczelne, zamykanie wentylacji, uruchamianie systemów grzewczych, takich, które są bez przeglądu i też substancja mieszkaniowa, szczególnie substancja, która jest stara w budynkach wielorodzinnych. I poszkodowanie. W zeszłym roku, 17, mieliśmy 4 ofiary śmiertelne przy pożarach i niestety aż 3 w Olinowie. Aż 3 w Olinowie. Też kładziemy tutaj bardzo duży nacisk na edukację społeczną, szczególnie dzieci i młodzieży. Otwarliśmy w 2017 roku ścieżkę edukacyjną ogólną, o której też będę mówił później, jak jest wykorzystywana i jakie przynosi efekty. Niestety szkolenie dzieci, edukacja młodzieży i dzieci, ona przyniesie efekty, jesteśmy o tym przekonani, ale dopiero za x lat. My dorośli niestety nie poddajemy się tej edukacji. Jesteśmy, nam się wydaje, że jesteśmy, że my wszystko wiemy, ale niestety tak nie jest. Widać, że tam, gdzie czujemy się teoretycznie najbezpieczniej, czyli mieszkanie, tam też ludzie giną. I to zwykle, albo prawie zawsze, własnej winy. Tutaj są zdarzenia, które wystąpiły ofiary śmiertelne, oprócz pożarów, to miejscowe zagrożenia. Często i coraz częściej dzisiaj zdarza się, nie tylko w Olinowie, ale w całym powiecie i w mieście i na wsi, że ludzie starsi, ludzie schorowani, samotnie żyjący, po pewnym czasie sąsiedzi zauważają, że kogoś nie ma, nie chodzi do sklepu, nie robi zakupów nie widać, albo na przykład światło się świeci przez całą dobę, już trzecią na przykład, czy tydzień czasami zgłaszają do pomocy społecznej, do straży pożarnej, gdy otwieramy i tam niestety są zgody. Jak już mówiłem, zabezpieczenie operacyjne miasta tworzą jednostki OSP. I tutaj mamy na slajdzie ilość interwencji w ostatnim raporcie. Mamy ilość interwencji jednostek OSP i jednostki JRG nr 3 przez cały rok 2017. Jak tutaj ostatni pasek dolny, całe ilość zdarzeń na terenie powiatu to jest 2501, wzrost o 222 do roku 16. Głównie przyczyniły się tutaj dwie wichury, które były w październiku, na początku Sawery i później Grzegorz. Te 222 zdarzenia to głównie to są te dwie wichury. I z takich ciekawostek powiem Państwu, że 897 pożarów, a stwierdziliśmy przyczyn tych pożarów, wychodzi na to, że prawie 500 to są podpalenia i to takie podpalenia bezsporne. Bo jeżeli na przykład dzisiaj mamy już około 40 przypadków palania trawy, w tym roku tylko, dzisiaj nie można zakuszyć trawy ognia papierosem, czy taką rzuconą daleka kawałką, czy takim. Tą trawę trzeba się napracować, żeby podpalić wręcz. A już ponad około, nie mam tych dokładnych tej statystyki, ale w jednym dniu było chyba 17, taki ciepły dzień przed mrozami jeszcze. To jest właśnie ta edukacja, którą cały czas prowadzimy, o której się mówi, a społeczeństwo robi swoje. Bez komentarzy po prostu. I to są takie zdarzenia, tak jak powiedziałem, bez sporu, bo dużo mamy tych traw, dużo śmietników. I kiedy przychodzi sierpień, wrzesień, czy bardzo ciepła wiosna, kiedy autentycznie można niedopałkiem zakuszyć ogień w lesie czy w polu, to wtedy my też takie zdarzenia przypisujemy jako inne przyczyny zakuszenia ognia. A tutaj są to ewidentne podpalenia. Mówię jeszcze raz, że trzeba się napracować, żeby dzisiaj trawę podpalić. Tutaj mamy brak wyjazdu tych jednostek. Jest to naprawdę śladowa ilość, czyli alarmujemy jednostkę, jednostka nie dojeżdża. Jest to związane z tym, że strażacy, ochotnicy, no mamy pracę po prostu. Strażacy pracują i to wszystkie te, jak my nazywamy, niewyjazdy są pomiędzy godziną 7 rano a 16, czyli godziny pracy. W nocy nie zdarza się, żeby jednostka OSP odmówiła wyjazdu. Tutaj mamy średni czas wyjazdu. W roku 16 był to, jak na dole, ostatni pasek 7 minut, wielu wyjazdu oczywiście OSP. Państwowa Straż Pożarna wyjeżdża w ciągu dnia w granicach 90 do 120 sekund, a nocy to jest troszeczkę 30 sekund dłużej, a ochotnicy, jak widać, w roku 17 6 minut. To jest naprawdę imponujący czas, bo to też jest sprawdzone, dlatego że w momencie wyjazdu jednostki zgłaszają wyjazd, czyli ktoś już jest musi to zgłosić dyżurni, nie robią tego. Robią to na wyraźno przy nawiązaniu połączenia, dopiero zaznaczają czas wyjazdu. Przeprowadzone szkolenia. Państwowa Straż Pożarna szkoli jednostki OSP. Robimy kursy podstawowe, kursy ratownictwa technicznego, kierującego działania ratowniczymi, tak jak w zeszłym roku. 48 absolwentów opuściło nasze szeregi, 48 dobrze. W tym roku już robiliśmy kurs podstawowy, 46 naszych absolwentów mamy. W tym roku jeszcze zrobimy dwa dodatkowe kursy dla ratownictwa przeciwpowodziowego i ratownictwa technicznego, te najważniejsze kursy. Kwoty przyznanych dotacji wójtowie na terenie powiatu całego dosyć duże środki kładą na ochronę przeciwpożarową. Są to środki rzędu 40 000 na gminy takie jak Ruja i Protoszyce, gdzie no, to są takie biedniejsze gminy, mniej jednostek, do 60 000 na jedną jednostkę, jak jest w Prowowicach na przykład. Tam jest klub zawodowy, mają trzech strażaków zawodowych. Do gminy Holmu, która też dosyć duże wydatki ponosi, ponad 200 000 rocznie, a na przykład w zeszłym roku dołożyli do tych normalnych wydatków, tak jak Prawowice, 580 000 złotych plus dofinansowanie. Kupili ciężki samochód przewoźniczy, a gmina Hojnów do OSP Krzywa kupiła samochód średni za prawie 800 000 złotych, gdzie udział własny gminy był około 420 000. Także to są naprawdę dosyć duże wydatki. A to są tutaj prawa kolumna, to są środki, które od roku 2011 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki bezpośrednio otrzymały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To są nasze ładne samochody. Muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobrą flotę samochodową. Jedyny samochód, który dzisiaj jeszcze wymaga natychmiastowej wymiany, to jest samochód wężowy SW 3200 i w tym roku też będzie wymieniony na SW 5000, czyli 5000 metrów bieżących węża tłocznego. Tutaj jest wyszkolenie, mamy 14 ratowników wysokościowych, 6 ratowników tego modelu gaszenia pożarów lasu międzynarodowego, mamy 3 oficerów, to jest dowódca, zastępca dowódcy, oficer pożaru bojowy, 7 aspirantów, 18 podoficerów szeregowych, a to jest sprzęt, który otrzymaliśmy likwidując samocysternę, otrzymaliśmy przyczepę z 11 000 ze zbiornikiem na 11 000 litrów środka pianotwórczego. Zeszliśmy z kosztów, niż otrzymywać samochód, a tą przyczepę potrzebiamy pod najcięższy samochód ratowniczo-gaśniczy i możemy udać się do pożarów generalnie przeznaczonych do pożarów przemysłowych, do dużych przemysłowych. 11 000 litrów środka gaśniczego, pianotwórczego, to jest mniej więcej 1/4 ilości środka, którą trzeba użyć, aby ugasić na przykład zbiornik na paliwa, benzynę czy olej napędowy. Tak jak są w Kawicach, te duże okrągłe zbiorniki po 110 000 metrów sześciennych. Paliwa. Tutaj jest ten samochód od Krzywej, o którym Państwu mówiłem już w 2017 roku przyjęty. Bardzo uroczyście, no, jest po prostu święto na wsi. W każdej wsi, w którym przypominał samochód, nam się udało dzięki Dolnośląskiemu Komendantowi w zeszłym roku kupić, pozyskać, kupili to dni, pozyskać 2 samochody nowe. Też pozyskaliśmy z Konina samochód ratownictwa wodnego, znalazł rozbitki. Proszę Państwa, tutaj po prawej stronie mamy nową postawioną spinalnię. Chciałem, nie wiem, szkoda, że ja Pana Burmistrza, podziękować Panu Burmistrzowi, chciałem podziękować Wysokiej Radzie za pomoc w postawieniu tej spinalni, tej ściany ćwiczeń. Ściana ćwiczeń będzie wykorzystywana, już jest wykorzystywana do ćwiczeń grupy właśnie wysokościowej. Ma bardzo duże znaczenie dla celów szkoleniowych. Jak widać, jest to fundament wybudowany, na to jest postawiona konstrukcja stalowa. Tą konstrukcję stalową już częściowo zagospodarowaliśmy poprzez ogaszenie, wyłożenie tarcicą, deskami, drewnem. To już strażacy robią w czynie społecznym. Ja tylko kupuję deski. Jeszcze raz gorąco Państwu dziękuję za wsparcie finansowe w 2017 roku na tą ścianę. Od praktycznie tego roku grupa ma gdzie ćwiczyć, nie musi wyjeżdżać. Dla mnie to są duże oszczędności finansowe, a jednocześnie duża wygoda, bo strażacy, będąc na służbie, szkolą się. Nie muszą wyjeżdżać, nie muszę robić nadgodzin. Muszę Państwu powiedzieć, że w zeszłym roku wypracowaliśmy jako Straż Pożarna w całym powiecie prawie 39 521 nadgodzin. To jest taka ilość, gdzie mając dzisiaj zatrudnionych 126 strażaków, musiałbym jeszcze przyjąć, żeby pracować te godziny, jeszcze 25 strażaków. Czyli jedna piąta więcej. Tak? Śmieję się, że pracujemy na 120%. A z tych przyjemniejszych spraw jeszcze mogę powiedzieć Państwu, że w 2017 roku od 1 stycznia otrzymaliśmy od Pana Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego dodatkowe 6 etatów. One co prawda nie będą wojnowie, ale leżą żlewnicy, co są przeznaczone na ratownictwo, na rozszerzenie grupy ratownictwa chemicznego. Oczywiście krajowy system ratowniczego się nie zna granic i gdy trzeba będzie, to też ci ratownicy przyjadą do każdą część kraju, do Kanady również. Tutaj muszę powiedzieć jeszcze, że postawiliśmy w 2017 roku maszt poprawiający łączność, maszt 18-metrowy, inwestycja na 88 000 złotych, poprawia nam łączność na terenie. No, coinów było między tą łącznością, ale gminy, szczególnie Krzyża, Odmiany, tamte tereny, była słaba łączność. W tej chwili mamy już pełną łączność. W zeszłym roku też dzięki środkom otrzymanym, ale były to środki nieinwestycyjne, czyli na bieżące wydatki dostaliśmy od ministra dosyć sporą kwotę. Poczyniliśmy dużo remontów, wymieniliśmy na przykład płoty, tak jak widać dodatnie numer 3. Dużo inwestycji takich jak energetyczne wymieniliśmy we wszystkich obiektach, w najważniejszych miejscach oczywiście, bo nie dało się we wszystkich miejscach, ale w większości wymieniliśmy oświetlenie na LEDowe. Dzięki temu mamy dzisiaj, będziemy mieli, liczę na to, że będziemy mieli oszczędności, jeśli chodzi o wydatki energetyczne. Działalność prewencyjna, jak widać w mieście Chomelu też prowadzimy. 4 kontrole w trybie artykułu 56 do odbioru obiektów po wybudowaniu, 7 kontroli sprawdzających wydane decyzje komendanta miejskiego, 5 kontroli podstawowych i 4 kontrole w zakresie, tutaj to dowódca, w zakresie kontrola w zakresie przygotowania obiektów do działań ratowniczych. I o czym chciałem też mówiłem, że wspomnę. W styczniu 2017 roku oddaliśmy nową ścieżkę edukacyjną. Nie jest to tak pięknie zorganizowana ścieżka jak w Legnicy, bo tutaj nie mamy takich możliwości budowlanych, technicznych, ale ścieżkę tą już, jak widzicie Państwo, odwiedziło 668 dzieci. Ogólnie ścieżka w Kojnowie działa rok, a w Legnicy 2 lata już, minęło 1 lutego, 2 lata. I obie ścieżki przyjęły prawie 6000 dzieci. Prawie tam będzie około 800 chyba też osób dorosłych, opiekunów tych dzieci. Jest to naprawdę, cieszy się to bardzo dużym powodzeniem, duże efekty edukacyjne. Widać to po tych dzieciach, które przychodzą, mogą założyć małe mundury, małe hełmy, specjalnie do tego kupione, mogą wejść pod ramienie, alarm ogłosić, mogą rozmawiać z dyżurnym przez telefon, dowiadują się od strażaków, jak uniknąć zagrożeń w mieszkaniu, w domu, w miejscu zamieszkania i ewentualnie, jeżeli to zagrożenie wystąpi, jak alarmować sąsiadów, jak ewakuować się z takiego mieszkania. Prowadzimy też dużo ćwiczeń na terenie, tutaj wybrane interwencje. Szanowni Państwo, ja dziękuję za uwagę i jeszcze raz chciałem podziękować, proszę powiadać Panu Burmistrzowi, jeszcze raz za pomoc, za finansową w zakresie budowy tych pieniędzy. Naprawdę było to dla mnie jest to dla mnie dzisiaj dużym ułatwieniem i dzięki temu ja nie mogę takich środków inwestycyjnych pozyskać, jest mi naprawdę trudno, a dzięki temu mam dzisiaj łatwiejsze życie, a strażacy, którzy są w specjalistycznej grupie ratowniczej, mają na czym ćwiczyć i czuję się po prostu bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania są do na nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim jeszcze raz dziękuję służbom policji oraz Państwowej Straży Pożarnej za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na naszą sesję. A w tej chwili ogłaszam pół godziny przerwy. Przystępujemy do realizacji punktu 7, to jest podjęcie uchwał. Pierwszą uchwałą, którą się zajmiemy, jest to uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Hojnowa. Nadmienię, że wszystkie uchwały były przedstawiane na komisjach stałych rady. Myślę, że szybko przebrniemy przez nie. Uchwała ta dotyczy ujednolicenia, jak w nazwie. Mianowicie w wielu przypadkach były to skróty, na przykład W. Broniewskiego, w tej chwili jest Władysława Broniewskiego, czy F. Chopina, jest to Fryderyka Chopina. Wszystkie ulice będą nazwane w pełnej wersji. Ulic mamy 108, 5 placów i 2 parki. Też to będą się nazywały właściwie te parki Jaskowskie, czy Park Śródmiejski, czy Plac Bolesława Prusa, a nie Plac P. Prusa. Na tym polega to ujednolicenie. Ja nie będę czytał tych wszystkich ulic. Moim zdaniem mije się to z celem. Bardzo, bardzo proszę, wszyscy radni wiedzą, o co chodzi. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt B. Uchwała w sprawie podziału gminy miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowej. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się podziału gminy miejskiej Chojnów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Paragraf 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały, który mamy na odwrocie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 4. Uchwałę przekazuje się wojewodzie dolnośląskiemu i komisarzowi wyborczemu w Legnicy. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę do głosowania. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. I uchwała w sprawie podziału gminy miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się podziału gminy miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Paragraf 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie wojewodzie dolnośląskiemu i komisarzowi wyborczemu w Legnicy. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan radny Maciej. Głosowałem za. Tak, nie widziałem, przepraszam. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udzielane z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Rada Miejska Hojnowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 46 łamane przez 230 łamane przez 18 Rady Miejskiej Hojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udzielanych z budżetu miasta Hojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 3 do regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 46 łamane przez 213 łamane przez 18 Rady Miejskiej Hojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Hojnowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Bardzo proszę, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Rada Miejska Hojnowa uchwala, co następuje. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów. Paragraf pierwszy. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się bezpłatne nauczanie. Wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13 w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Paragraf 2 ustęp 1. W przedszkolach opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące zajęcia wspierające zdolności twórcze dziecka, zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka, zajęcia adaptacyjne, zajęcia opiekuńcze, zajęcia integrujące dzieci i rodziców. Ustęp drugi. Świadczenia, o których mowa w ustępie pierwszym, realizowane są przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu. Ustęp trzeci. Za świadczenia przedszkole określone w ustępie pierwszym ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć. Ustęp czwarty. Za drugie i kolejne dziecko z rodziny korzystające z usług przedszkola ustala się ulgę w uiszczeniu opłaty, o której mowa w ustępie trzecim w wysokości 50%. Paragraf trzeci. Opłata, o której mowa w paragrafie drugim ustęp 3 i 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Hojnowa. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 32 łamane przez 153 łamane przez 17 Rady Miejskiej Hojnowa z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez miasto Hojnów. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7e. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Rada Miejska Hojnowa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Hojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Program ten był przedstawiany na sesji w miesiącu styczniu przez panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że wszystkim jest znany. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7g. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Chojnowa na rok 2018. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 42 łamane przez 215 łamane przez 17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Chojnowa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 7 ustęp 1 załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: spośród projektów umieszczonych na listach, o których mowa w paragrafie 6 ustęp 2 uprawnieni mieszkańcy miasta Chojnowa o głosowaniu powszechnym przy pomocy karty do głosowania, której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, lub w głosowaniu elektronicznym na zasadach określonych przez burmistrza miasta Chojnowa w drodze zarządzenia wybierają projekty do realizacji z zastrzeżeniem ustępu 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Kto radnych jest za przyjęciem przedmiotu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7h. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 43 łamane przez 217 łamane przez 17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa na lata 2018-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Dokonuje się zmiany objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Chojnowa na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7i. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na rok 2018. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodu budżetu o kwotę 1 757 579 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 918 389 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 839 190 zł. Paragraf 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 1 757 579 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Z tego zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 126 936 zł. Z tego zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 126 936 zł, w tym zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 126 236 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 630 643 zł Z tego zwiększą się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 630 643 zł. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach, to jest paragraf 6, przepraszam, dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu miasta Chojnowa na 2018 rok określonych w załączniku nr 10 do uchwały nr 43/218/217 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Chojnowa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w roku 2018 określonych w załączniku nr 11 do uchwały nr 43/218/217 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Chojnowa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W wyniku dokonanych zmian budżetu miasta Chojnowa na 2018 rok przedstawia się następująco. Dochody budżetu miasta w wysokości 54 692 103,45 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 50 982 958,45 zł. Dochody majątkowe w kwocie 3 709 145 zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości 60 370 070 zł i 68 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 43 288 101 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 17 081 269 zł i 68 groszy. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 677 967 zł i 23 grosze. Przychody budżetu miasta w wysokości 6 852 296 zł i 6 groszy. Rozchody budżetu miasta w wysokości 1 174 328 zł i 83 groszy. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Bardzo proszę, przystąpimy do głosowania. Kto za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7j. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do rejestru należności publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych polegających na egzekucji administracyjnej, dla której wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do rejestru należności publicznoprawnych danych, o których mowa w artykule 18b, paragraf 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w artykule 4 ust. 1 punkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 7k. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Chojnów pomocy rzeszowej dla województwa dolnośląskiego w postaci nakładu inwestycyjnej w wysokości 100% szacowanych kosztów realizacji zadania pod nazwą Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu zagospodarowania placu dworcowego w Chojnowie. Paragraf 2. W budżecie gminy na rok 2018 na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1, zostają zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdział 60 013, paragraf 6050 w wysokości 645,75 zł, paragraf 3. W celu realizacji zadania wymienionego w paragrafie 1 zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy województwem dolnośląskim a gminą miejską Chojnów. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza miasta Chojnowa do zawarcia umowy, o której mowa w paragrafie 3. Paragraf 5. Wykonanie uchwały upoważnia się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Projekt uchwały 7L w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały upoważnia się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, radny Grabek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałem odnieść się do tej uchwały. Mówimy tutaj o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w drugiej sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa. I o ile w tej uchwale program opieki jest w jakiś sposób realizowany, gdyż zwierzęta są wyłapywane, umieszczane w schronisku, o tyle druga część, czyli zapobieganie bezdomności, no jest tutaj pomijana jak najbardziej. Dlaczego jest pomijana? Ponieważ też według Najwyższej Izby Kontroli, według dobrych praktyk innych gmin czy zaleceń fundacji należałoby prowadzić znakowanie elektroniczne zwierząt oraz upowszechnienie zabiegów kastracji i sterylizacji. Tutaj Państwu przytoczę fragment kontroli NIK z 16 lutego 2018 roku. Nie można rozwiązać problemu bezpańskich zwierząt, ograniczając się do ich ulokowania i umieszczania w schroniskach. Tymczasem właśnie do tego sprowadza się obecnie działalność większości polskich samorządów. Według NIK konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, w szczególności profilaktyczne dotyczące znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt domowych, upowszechnienia zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt zarówno wszystkich przebywających w schroniskach, jak i posiadających właścicieli. Dzięki temu ograniczone zostanie nie tylko cierpienie zwierząt, ale znacząco zmniejszą się także wydatki przeznaczane obecnie na opiekę nad bezpańskimi psami i kotami. Co więcej, uzyskane oszczędności pozwolą samorządom zrealizować inne ważne zadania. Skuteczność tego kierunku potwierdzają doświadczenia krajów Europy Zachodniej, w których bezdomnych zwierząt praktycznie już nie ma. Tak samo przykłady polskich gmin, np. gmina Myszków w latach 2012-2014 udało się tej gminie zmniejszyć bezdomność psów ze 164 do 81, dzięki czemu znacząco zostały obniżone wydatki na ten program ze 164 000 na początku tych lat do 81 000 później. I miasta na Dolnym Śląsku, które właśnie stosują się do tych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, Dzierżoniów, Żelawa, Brzeg Dolny, czy też od niedawna Legnica. nasz program jest niewystarczający, czy to według weterynarza, czy według fundacji, czy według też tych gmin, które już prowadziły ten program i widzą, jakie to ma rezultaty. Szanowni Państwo, w zeszłym roku udało mi się nawiązać współpracę z Fundacją Karula, która chciała przekazać 4000 zł na ten cel, żeby zapoczątkować takie działania. W tym roku również jest taka możliwość. W zeszłym roku na Komisji Zdrowia było to omawiane, były głosy, że poczekajmy może za rok. No właśnie teraz minął rok. To się pytam, co się udało wypracować. Też Pan Przewodniczący rok temu na sesji mówił, że na dzień dzisiejszy wstępna zmiana, ale będziemy się zastanawiać cały rok. Także w moim przekonaniu no to rok czasu to był wystarczający okres czasu, żeby faktycznie się zastanowić, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję. Też jest to już ostatnia uchwała w tym składzie kadencji, jaką będziemy podejmować w tym zakresie. No, Szanowni Państwo, wierzę, że na koniec tej kadencji możemy podjąć taką inicjatywę. Proszę nie zrażać się, że to proponuje radny Paweł Grabek, radny, który kandydował z Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę możemy przyjąć takie programy. Pracowaliśmy nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego. Też były głosy przeciwne. Też nie wszyscy byli za tym, jednak udało się wypracować zgodę, wprowadzić ten budżet. Tak samo głosowaliśmy przed chwilą nad tym, o co też wnioskowałem, aby wprowadzić, o co też Państwo wnioskowali i niektórzy Państwo byli za tym, żeby wprowadzić elektroniczne głosowanie w budżecie obywatelskim. W poprzednim roku składałem też uchwałę dotyczącą bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób starszych i też obecnie trwają prace, co pokazuje, że właśnie możemy razem współpracować i uważam, że naprawdę proszę potraktować to jako dobrą praktykę, jako zalecenie Najwyższej Izby Kontroli, a nie skupiać się tutaj na jakichś podziałach politycznych, na tym, że to jest, Szanowni Państwo, to jest samorząd, tutaj należy współpracować bez względu na jakieś podziały światopoglądowe czy takie kwestie. Przytoczę jeszcze tutaj Państwu fragment kontroli NIK-u z 11 października 2017 roku. Ostatnia kontrola NIK na temat rzetelności zwierząt, która miała ocenić skutecznych działań gmin, przekonała o tym, że gminy powinny finansować sterylizację zwierząt i wprowadzać ich znakowanie, dzięki czemu można byłoby ustalić, kto jest właścicielem błąkającego się psa czy kota. To w trosce o publiczne pieniądze. Warto zainwestować w zapobieganie bezdomności. W Polsce są gminy, które realizują kompleksowe programy walki z bezdomnością zwierząt i dzięki temu zmniejszyły wydatki na ten cel o 60%, Szanowni Państwo. W związku z powyższym proponuję następujące poprawki. Pierwsza poprawka w paragrafie 3, punkt 1. Celem niniejszego programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Pienowa poprzez tutaj dopisanie 13 punktu elektroniczne znakowanie, w nawiasie czipowanie zwierząt. I druga poprawka, paragraf 3 również, punkt 2, podpunkt 2. Proponuję dopisać podpunkt 5. Właścicielom zwierzęcia, którzy są klientami MOPS-u, miasto finansuje 100% kosztów zabiegów sterylizacji, ale do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel przy współpracy z fundacją. Prosiłbym Państwa jeszcze o uwagę przez 3 minutki, wysłuchanie tutaj też wypowiedzi prezesa tej sprawy. Ale tu już kolega wyczerpał limit swój. Ale myśmy słuchali tego wczoraj na komisji. Komisja Zdrowia odniosła się negatywnie do tego projektu, a teraz się odniosą pozostali radni. Prosiłbym, Szanowni Państwo, o wysłuchanie, dlatego że radny wnioskodawca, według regulaminu ma nieograniczony czas, Szanowni Państwo, wypowiedzi, także tutaj jeszcze te chwileczkę. Drogi wójcie, burmistrzu, prezydencie, drogi radni, mam dla Was do zdradzenia ogromną tajemnicę. W przyszłym roku są wybory samorządowe. Pewno się zastanawiasz, jak uzyskać reelekcję. Zdradzę Ci tajemnicę, jak to zrobić w najlepszy sposób. Najlepszym sposobem jest zająć się tematem ochrony zwierząt, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W każdej gminie są setki, tysiące ludzi, którzy kochali swoje psy i koty. Jeżeli ty chcesz dalej pełnić funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta, albo uzyskać ponowny mandat radnego, to musisz pokazać, że ta problematyka też nie jest ci obca, że kochasz zwierzęta, kochasz psy, kochasz koty, że warto się nimi zajmować, pokazać, że gminy, które mają ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi psami, nad bezdomnymi zwierzętami, właśnie na terenie twojej gminy realizują ten obowiązek bardzo dobrze, a ty osobiście jesteś w to zaangażowany. To jest pierwszy argument. Ten argument serca, że jeżeli kochasz zwierzęta, to warto to zrobić. Argument drugi. Rozliczają wszystkich samorządowców z tego, jak są wydatkowane gminne pieniądze. Ktoś będzie kwękał i zaciągał nosem, mówiąc, jak to, nie ma pieniędzy dla ludzi, chcemy je wydawać na zwierzęta? Wydawajmy na zwierzęta mądrze pieniądze, to jak będziemy to robić mądrze, będziemy ich wydawać coraz mniej. Jak to robić mądrze? Promując gminne programy ochrony nad zwierzętami, w ramach których na przykład będzie dofinansowywanie programów kastracji i sterylizacji psów. Zdecydowana większość bezdomnych zwierząt to te, które urodziły się, bo bym powiedział, nikt się ich nie spodziewał, bo są bezdomnymi zwierzętami. Jeżeli doprowadzimy do tego, czyli bezdomne zwierzęta w schroniskach, ale i te, które mają właściciela, które często czasami uciekają, czy dochodzi do takich sytuacji, których właściciel nie planował, będą właśnie zwierzętami, które są wykastrowane, wysterylizowane, oczywiście mają swojego chipa i z góry wiemy, kto jest jego właścicielem, to zobaczycie, drodzy samorządowcy, że będziecie coraz mniej wydawać pieniędzy na ochronę, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, bo mówiąc wprost, będzie ich coraz mniej. Tak jest już w wielu państwach Europy Zachodniej, w których obywatele, żeby zaopiekować się bezdomnym zwierzęciem lub kotem, muszą przyjechać do Polski, bo w ich schroniskach już takich zwierząt nie ma. Czyli wiecie już, że warto to robić, bo jestem przekonany, że sami kochacie zwierzęta. Warto to robić, bo dzięki temu będziecie mniej wydawać pieniędzy w waszych gminach, jeżeli takie projekty będą realizowane. Warto to robić, bo ludzie to docenią, a tymi ludźmi są wasi wyborcy i właśnie z uwagi na za tą empatię, za tą mądrość będą chcieli w kolejnych wyborach po raz kolejny na was głosować. Czyli i argumenty finansowe, i argumenty związane z waszym sercem, co do którego nie mam żadnej wątpliwości, że jest tak ogromne, że pomieści tam każdego bezdomnego psiaka i kota, i argumenty właśnie związane z wyborem ponownym w następnych wyborach. To wszystko przemawia za tym, że wasza gmina, ty osobiście, drogi samorządowcy, żebyście się wyłączyli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale jego istotną częścią są programy dotyczące finansowania przez gminy, programów sterylizacji, kastracji i chikowania. Ręce do roboty. Dziękuję szanowni państwo za wysłuchanie i tutaj ten argument jest ważny, żeby właśnie więcej pieniędzy zostało w portfelach mieszkańców, tak? Bo wprowadzając te poprawki można było zmniejszyć wydatkowanie na ten program. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja również dziękuję koledze. Nie przerywałem tylko koledze dlatego, że jest członkiem naszej rady. Kolega tu nam proponuje formę szkolenia, jak zostać radnym w przyszłości. Jak dasz radę, to my już wiemy i nam nie potrzeba tego typu szkoły, także bardzo proszę w przyszłości tego nie robić. Jeśli można robić, to po prostu w tamtym roku przedstawiałem różne argumenty merytoryczne dotyczące tego, że można zmniejszyć wydatkowanie na ten program, dotyczące tego, że można trochę zapobiec cierpieniu zwierząt i pomyślałem, że może taki argument też a propos... Jaki jest koszt jednego chipa? No przy współpracy z fundacją według słabym koszt to jest około 100 zł. Plus wpisanie do rejestru 40 zł. Obowiązkowo czyny są, jeżeli obywatel Polski chce wjechać na teren Unii Europejskiej, która obowiązuje do czyn, paszport tego zwierzęcia. To nie jest ISO. Tu kolega mówi, że strasznie województwie dolnośląskim przystępują do programu. Według mojej informacji, na przykład na dzień dzisiejszy, to Złotoryja już rezygnuje z tego programu, ponieważ efekt był mierny z tego debatu. Można? Bardzo proszę, dziękuję. Panie Przewodniczący, chciałbym tylko się odnieść, że wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych. Ten wniosek został złożony przez kolegę radnego, został omówiony i komisja zagłosowała negatywnie, tylko przy jednym głosie za. Między innymi argumentacja była taka, że brak źródła finansowania, czyli kosztów i jak również nie było kalkulacji, ile to miałoby kosztować, jakie to poniosło skutki finansowe dla naszej gminy. Kolega również wspomniał o Fundacji Karuna. Pracownik urzędu wczoraj również wyjaśniał, że pomimo kilkakrotnych telefonów do tej fundacji nie uzyskał żadnej odpowiedzi od nich. Także to źródło finansowania jest bardzo wątpliwe i nie było potwierdzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze. Ja już nie chcę na ten temat dyskutować. Myślę, mogę jeszcze zaproponować koledze radnemu, że cofniemy to na komisję rady w miesiącu kwietniu przy dyskutowaniu tego. Czy kolega się na to zgodzi? Ale program musimy przyjąć dzisiaj, tak? Rozumiem. Nie. Jeżeli kolega się zastanawia, no to ja mogę przegłosować kolegi wniosek. Ale wycofujemy ten program? Nie, wycofujemy kolegi wniosek. Nie, to się nie... Dobrze, przystępujemy do głosowania. Jest to wniosek formalny. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku kolegi radnego Grabka? To jest zapis i dodatkowy punkt w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszym punktu 13 dotyczący elektronicznego czipowania oraz w punkcie w ustępie drugim punktu 5 dotyczącego finansowania właścicielom psów. To czipowanie tym właścicielom psów. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Grabka, proszę o podniesienie ręki. Jeden głos. Kto jest temu przeciwny? 7, 8, 9, 10. Dziękuję bardzo. Wniosek nie został przyjęty. Przystępujemy do dalszej realizacji porządku obrad. Punkt 7e. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. A program nie głosujemy? Proszę? A, przepraszam bardzo. W wersji przygotowanej na dzisiejsze posiedzenie. Proszę? A 1,16,9 głosów za. Nie zauważymy. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018 w imieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Punkt 7e. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 30 łamane przez 144 łamane przez 16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się dla centów opłaty targowej w osobach pana Bartłomieja Panka i pana Janka Panka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę się powtórzyć nazwiska. Bartłomiej Panek i Jan Panek. Syn i ojciec. Jeszcze raz przyrodowałem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Nie, nie było. Nie, nie było. Dobrze. Znaczy nie ma. Teraz można je składać. Ja już rozpędzam. Przepraszam bardzo. To chciałbym złożyć interpelację i zapytania radnych w tym punkcie. Jeśli nie ma odpowiedzi na interpelację, nie było. Punkt 10. Informacje i komunikaty moje. Chciałbym tylko przypomnieć radnym odnośnie oświadczeń majątkowych. Zostało nam jeszcze miesiąc i kilku dni. Niektórzy radni już machają, bo już złożyli. Dziękuję im za to. Punkt 11. Wolne wnioski. Bardzo proszę, kto chciałby w tym punkcie zabrać głos. Nie ma. Punkt 12. Sprawy różne. Bardzo proszę. Również pan radny Grzech. Bardzo proszę. Krzysiu. Chciałem się z Państwa podzielić taką sprawą, która w sumie już istnieje, ale może dodatkowo dla miasta przynieść taką dodatkowy taki, może nie wiem czy to sukces, ale można powiedzieć, że miasto będzie bardziej przyjazne mieszkańcom bądź też turystom. Chodzi o bezpłatny dostęp do internetu. I tutaj Unia proponuje nam w ramach programu 15 000 euro na zakup takich urządzeń. I kwestia później tylko gestii będzie gminy, użytkowania tego i eksploatacji. Także daję pod rozwagę do Pani Sekretarz, żeby można było się na tym zastanowić. To jest kwestia tutaj tego bonu. W miesiącu maja będzie można składać wnioski. Wnioski składa się wyłącznie pocztą elektroniczną. Ja tu mam adres, na który będę wniosek składać. Można po prostu spróbować. Może akurat to chwyci i to można później korzystać z takiego bezpłatnego Wi-Fi w różnych miejscach, w parkach, tam gdzie będziemy gdzieś na spacerach. Ja wiem, że to może nie tyle starsze osoby interesuje, co młodych ludzi, ale jest coś takiego, że będzie można to wziąć pod rozwagę. Tak bym prosił, żeby zastanowić się nad tym i daję to pod rozwagę. To dziękuję, tyle chciałem. Ja przepraszam, kolego, a może nie uważnie słuchałem. Jaki jest koszt takiej usługi? To znaczy nie, dostajemy w ramach programu każda gmina, która złoży wniosek, 15 000 euro. W ramach tego można sobie wyruszyć do weryfikacji. Tak, oczywiście. Można przejść do weryfikacji. To zgadza się, to jest z tym związane, ale jest taka możliwość skorzystania z tego. Za 15 000 euro będziemy szkolić naszym dzieciom. No? Czy ktoś jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Czyli punkt 12, sprawy różne. Jeśli nie ma, szanowni radni, szanowni państwo, w związku z tym przerwaniem porządku 47. sesji Rady Miejskiej zamykam i oddaję. Dziękuję wszystkim za przybycie.